ludzie idą na ruletkę, idą równolegle, tracą jedną 1/37 swoich pieniędzy. Tu się nic nie traci, mamy za darmo ryzyko, prawda? Jeden wygrywa, drugi traci. Jeden to lepiej się na kursach, ten wygrywa, ten traci. A potem można się ubezpieczyć. I argument ostatni, czy ktoś naprawdę nie lubi ryzyka kursowego? Nie wiem, poseł, każdy kapitalista lubi ryzyko, bo jest kapitalista, prawda? Ale ktoś nie lubi ryzyka. To chciałem zapytać pana profesora, co szkodzi człowiekowi dać taką umowę? Ja sprzedaję panu 100 tysięcy dryblinek, zamiast to dostaję 5 tysięcy euro, 5 tysięcy dolarów, 5 tysięcy funtów brytyjskich, 5 tysięcy złotówek i kilo złota. Kto mi zabroni, taka umowa chroni mnie całkowicie przed ryzykiem kursowym. Jeszcze mogę dodać 5 tysięcy jenów, prawda, i jeszcze tam juanów. Nikt nie broni takiej umowy, prawda? Czyli jeżeli ktoś chciałby pozbyć się ryzyka kursowego, mógłby taką umowę zawrzeć. A jak ludzie tego nie robią, widocznie się nie boją ryzyka kursowego. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o głos w dyskusji pana profesora. Dziękuję bardzo. Na terenie będzie to głos idioty. Ja cały czas uważam, że euro nie jest aż tak głupim pomysłem. Panie Jerzy, parę spraw. To znaczy, po pierwsze, z tego co wiem, umowy, o których pan mówił przed chwilą, są zawierane od dziesięcioleci na skalę, która łącznie wynosi około 500 bilionów dolarów w tej chwili. Są to tak zwane instrumenty pochodne, zabezpieczające przed ryzykiem kursowym. I rzeczywiście część ekonomistów mówi, właściwie firmy mogą żyć sobie z ryzykiem kursowym, dlatego że zawsze można wykupić instrumenty pochodne. Są tak zwane słopy dewizowe. Czego się kupić? Mówi się po prostu. No nie, nie, to się kupuje od banku, bo to nie jest tak. Bo po to, żeby się umówić, to musi pan znaleźć kogoś, kto dokładnie potrzebuje czegoś odwrotnego niż pan. Natomiast bank jest pośrednikiem w takiej sytuacji. Tak jak pan sam, chcąc zainwestować swoje oszczędności, nie szuka firmy, która od pana podżyczy te pieniądze, tylko idzie do banku i bank pana imieniu szuka. No to tak samo od banków się kuputuje te instrumenty pochodne. Także jest prawdą oczywiście, że przed ryzykiem kursowym można się znakomicie zabezpieczyć. Żadna polska firma nie musi w ogóle mieć ryzyka kursowego, wystarczy kupić słopy dewizowe. Z tym małym słowem kupić. To po prostu kosztuje i to jest cena, którą można wyliczyć dokładnie, ile kosztuje. Ale umawiając się nie muszę zapłacić. Pod warunkiem, że straci pan całe dni szukając firmy, która akurat pan ma franki, a chce mieć złote na dany moment, a firma jest w odwrotnej sytuacji i obie strony uważają, że jest sensownie zawrzeć to porozumienie. Z bankami nie trzeba. Nie trzeba to robić, banki panu w każdej sytuacji to sprzedadzą, tyle że wyceniają to ryzyko po prostu i każą panu zapłacić za to ryzyko. I w ten sposób to ryzyko ma konkretną cenę, którą można na papierze wyznaczyć, jaka ona jest. I no dobra, ale bo no, pesca, z tym można rzeczywiście żyć. Trochę to kosztuje, tak samo kosztuje utrzymywanie własnej waluty, choćby w taki sposób, że za to się płaci za małą walutę, znaczy utrzymanie małej waluty. Kosztuje tym, że stopy procentowe są znacznie wyższe w kraju, który ma tę małą walutę, niż w kraju, który ma wielką walutę. Znaczy, rozumiemy, co to znaczy mała waluta, wielka waluta. Przepraszam, używam takich intuicyjnych. Nie? No to rynek podaż pieniądza złotego to jest około 600 miliardów złotych, czyli około 150 miliardów euro. Podaż euro to jest około 16 bilionów euro. No chyba dość łatwo jest stwierdzić, która jest mała waluta, a która jest duża, prawda? Ja już porównanie tych dwóch liczb. No dobra, no, płaci się za to oczywiście i to wystarczy spojrzeć na liczby, żeby stwierdzić, że Wielkiej Brytanii, która miała swoją własną walutę, która sobie radziła całkiem dobrze, ale ceną oczywiście za utrzymanie niskiej inflacji było to, że stopy procentowe były cały czas wyższe przynajmniej o jeden punkt procentowy niż w strefie euro. Teraz tak, jest oczywiście problem, o którym pan wspomniał, który bardzo zasługuje na rozważenie, to znaczy to stwierdzenie, no przecież kraje strefy euro nie rozwijały się wcale lepiej od innych. No dobra, po pierwsze oddzielmy sobie, no, bez przesady, porównywanie tempa wzrostu Niemiec z tempem wzrostu Estonii jest lekkim nadużyciem, zważywszy, że jest drobna różnica w punkcie wyjścia. Ekonomiści obecni na sali wiedzą, co to jest tak zwana krańcowa produktywność kapitału, która w kraju, gdzie kraj biedny będzie znacznie wyższa po prostu i krótko mówiąc, krajowi biednemu jest łatwiej osiągnąć w tych samych warunkach wyższe tempo wzrostu niż krajowi zamożnemu. Ale to już pominijmy. Natomiast wewnątrz krajów strefy euro oczywiście koronny argument tych, którym się euro nie podobało, to było stwierdzenie, że Wielka Brytania rozwija się szybciej od kontynentalnej Europy. Tam o 0,3% w ciągu ostatnich 5 lat. Na co odpowiedź jest oczywiście, no i w tej chwili Wielka Brytania zdaje się zapłaci za to recesją taką, czy już płaci recesją znacznie silniejszą niż wszystkie kraje strefy euro, więc krótko mówiąc, w zasadzie wyliczenia bazujące na 3 czy 4 latach w ciągu jednego roku mogą wziąć całkowicie w łeb.
Krótko mówiąc, to czy coś rośnie szybciej czy nie ocenia się w długim okresie, a nie w ciągu 3 lat. Oczywiście kolejna rzecz to jest taka, że na wzrost gospodarczy wpływa znacznie więcej rzeczy niż tylko to, czy ma się euro, czy nie. Żeby sprawa była jasna. Uczeni, którzy namawiali na czele z Manderem, którzy namawiali kraje europejskie do wprowadzenia euro, twierdzili, prawdopodobnie nieco na wyrost, z nadmiernego entuzjazmu, że taki kraj jak Niemcy i tak dalej natychmiast odczuje tak czy owak wyższe tempo wzrostu dzięki wprowadzeniu euro. I prawda jest taka, że oczywiście nie odczuł. Dlaczego Niemcy się rozwijają tak wolno? I to chyba nie muszę pana przekonywać, że akurat to, że mają euro zamiast marki niemieckiej, to nie jest główny powód, dla którego się wolno rozwijają. Powodem jest socjal, powodem są podatki, powodem jest no, cała masa rzeczy. To jest oczywiście... Głupi ludzie rządzą. Głupi ludzie rządzą, być może. Dobrze, my żyjemy w kraju, gdzie mądrzy ludzie rządzą. Porównanie z Niemcami są... No pewnie tak. No, w końcu to myśmy wojnę wygrali, a nie Niemcy, prawda? Ale nie będziemy oceniać. Krótko mówiąc, oczywiście nie da się na podstawie jednej liczby. I to jest oczywiście nadużycie. Do pana nie mam pretensji, bo część ekonomistów również lubi wyciągać tą jedną, że a w Wielkiej Brytanii było tempo wzrostu 2,3, a w Niemczech 1,7 przez 3 lata. To znaczy, że euro jest złe. Jest to 1,7, bo 0,4 to góra. Nie, mówię, w tej chwili liczba jest wzięta z sufitu. We Francji liczba jest wzięta z sufitu. Chodzi o to, że na takiej podstawie nie daje się oczywiście jednoznacznie powiedzieć. Podobnie jak w przypadku Irlandii, oczywiście również uczynił pan pewne bardzo efektowną figurę retoryczną. No, nie wspominając o tym, że Irlandia w roku 1990, kiedy wchodziła w ten 10% okres wzrostu gospodarczego, była krajem bardzo ubogim. Dzisiaj jest po Luksemburgu drugim najbogatszym krajem Unii. Oczywiście nie tylko euro się przyczyniło do tego, że Irlandia dzisiaj jest w kłopotach. Ale no, to są wszystko rzeczy wymagające. Czy one mogą być przedmiotem dyskusji? Generalnie powiedziałem tyle. Ekonomiści uczciwie mogą powiedzieć tyle. Znika ryzyko kursowe i tu do dyskusji jest, czy cenę za ryzyko, oczywiście ją można sobie wykupić, ubezpieczenie można, firma może wykupić od tego, natomiast to kosztuje. Po drugie, zwiększa się zaufanie do pieniądza, po trzecie obniżają się stopy procentowe. To jest oczywiście dobry powód, to są dobre 3 powody, dla których ekonomiści uważają, że kraj stosunkowo ubogi, potrzebujący dużo inwestycji, bo zwróćmy uwagę, że to jest różnica jeszcze między krajem takim jak Niemcy, bogatym, mającym nadwyżki kapitału, a krajem takim jak Polska, który potrzebuje ogromnej liczby inwestycji, na tym zyska. To są 3 kluczowe rzeczy. Natomiast generalnie jeszcze jedno, panie Andrzej, naprawdę, jakby ktoś chciał Polskę wykupić, to sam fakt, że trzeba złote dzisiaj wymienić na euro i odwrotnie, nie stanowiłby głównego problemu z wykupieniem. Nie, ale w którymś momencie pan powiedział, że jak będzie wprowadzone euro, to przestanie nas to chronić, bo już będą mogli wykupić spokojnie. No zalaniem, no tak. Wydaje mi się, że teraz tak samo mogłoby zalać. Jakby się chciało. Dziękuję. Chciałbym usłyszeć głos posła, trochę po sprawie euro. Tak, ja jako drugi idiota wystąpię, chociaż nie chciałbym się też bezpośrednio odnosić do tego ataku spekulacyjnego na forint i złotówkę, bo to jest powód głównych teraz strachów, czy strachu, który powoduje strach przed przyjęciem euro, czy koszty kredytów walutowych, które wzrosły, chociażby jeżeli chodzi o frank. I w związku z tym wielu osób to zaczęło dotyczyć, zaczęło się tym przejmować, bo wtedy, kiedy porównują tą sytuację swoją i swojego portfela po zapłaceniu raty kredytowej, to ich tak najbardziej boli. Ja bym się skupił na tym, że powodem wprowadzenia euro powinien być przede wszystkim możliwość prowadzenia w Polsce reform. Reform, które są odkładane od wielu lat. Reform, które nie do końca będą, albo w ogóle nie będą zadowalały pana posła Korwin-Mikke, ale które są konieczne. I dobrze wiemy, że żeby wejść do strefy RM2, do tego, żeby przez 2 lata w niej funkcjonować, do tego, żeby przyjąć euro, musimy spełnić określone warunki.